Przede wszystkim bardzo dziękuję za waszą służbę. Wasza służba w ostatnich kilku miesiącach okazała się ogromnym wsparciem, ogromną pomocą dla całego polskiego społeczeństwa. Przechodziliśmy przez bardzo trudny czas, przez czas, którego nikt się nie spodziewał. Nikt nie sądził, że epidemia może przybrać takie rozmiary. Wiele krajów, dużo od nas bogatszych zostało zaskoczonych. Wiele krajów Doświadczyło ogromnej zapaści w służbie zdrowia. Starsi ludzie, którzy nie mogli być leczeni. Ludzie odłączani od respiratorów. To, że u nas nie doszło do żadnego takiego przypadku, to wielka zasługa dobrej organizacji. Dobrej organizacji i ogromnego poświęcenia i wsparcia. Poświęcenia ze strony służb medycznych, ale również służb sanitarnych. I także służb mundurowych. Właśnie takich służb jak tutejsza Brygada Obrony Terytorialnej, która bardzo walnie przyczyniła się do tego, że na Śląsku opanowaliśmy szybko rozprzestrzeniającego się wirusa w odpowiednim czasie. Opanowaliśmy tak, jak mogliśmy na tamten moment opanować i mogliśmy wrócić na ścieżkę wypłaszczoną, jeśli chodzi o. Epidemię. Chciałem też teraz bardzo serdecznie podziękować Panu Wojewodzie i Panu Marszałkowi i Panu pułkownikowi za to, że Wasze służby tak dobrze skoordynowane były pomiędzy sobą. To nie jest takie oczywiste, że różne służby, czasami mówi się w silosach, w różnych miejscach porozrzucane, ze sobą współpracują bardzo dobrze. Ale tak się tutaj właśnie stało. Bardzo dziękuję tutaj Śląskim wszystkim służbom i wojewody, i marszałka, i ministra obrony narodowej, i ministra zdrowia, i ministra spraw wewnętrznych i administracji. To ta doskonała współpraca powoduje, że dzisiaj, także dzisiaj, jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż bogate kraje Zachodu, jak Francja, Hiszpania, czy Włochy, czy Wielka Brytania. Z punktu widzenia ochrony zdrowia w innym miejscu i dbałości o gospodarki, dbałości o człowieka, o społeczeństwo, i dbałości o gospodarkę. Przekonaliśmy się, że czasy pokoju to nie zawsze są czasy spokoju. I właśnie zdolność do elastycznego reagowania na potrzeby społeczeństwa, taką, jaką wykazaliście wy żołnierze, poprzez Oddawanie krwi, która jest przerabiana na Osocze. Już biometr lubelski w październiku ma przedstawić dzięki temu lek na koronawirusa. Ale także dokonywanie wymazów, wsparcie dla osób w DPS-ach, wsparcie dla samotnie mieszkających starszych osób, którzy nie mogli wychodzić po zakupy. Dostarczaliście im po prostu artykuły po codziennej potrzeby. Bardzo za to wszystkim dziękuję. Tu na Śląsku. I stąd ze Śląska niech popłyną te słowa podziękowania na całą Polskę. Bo służby mundurowe i służby medyczne zdały znakomicie ten egzamin. Egzamin Solidarności. Jesteśmy w czasie świętowania 40-lecia Solidarności. Powiedzieć, że Solidarność to związek zawodowy albo ruch społeczny, to zdecydowanie za mało powiedzieć. Solidarność to nasz wielki wkład w rozwój świata, pokojowy rozwój świata. To wielka myśl, wielka idea, która wypłynęła z Polski i właśnie wy w dobie epidemii pięknie o tej idei potrafiliście zaświadczyć. A więc w tym okresie, okresie, kiedy świętujemy 40-lecie solidarności tego najpiękniejszego polskiego, jeśli można tak powiedzieć, wynalazku. Niech mi wolno będzie jeszcze raz podziękować wszystkim służbom medycznym, mundurowym, Wojskom Obrony Terytorialnej, ale także Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służbom medycznym i służbom sanitarnym. Bardzo dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie, za to, że. Hasło was, wasze wasz Wojsko Obrony Terytorialnej. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Było tak pięknie zrealizowane w praktyce. Tak, jak tylko się mogliśmy tego spodziewać. I wasz wspaniały patron, który 100 lat temu walczył o Polsko Śląska, jest doskonałym wyborem. Dziękuję za takiego wybora, za takiego patrona, dziękuję za takie wasze wysiłki, za taką gotowość doświadczenia pomocy społeczeństwu. Dziękuję za Waszą solidarność.